Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam do obejrzenia tygodniówki, którą przygotowaliśmy dla Was wraz z Dawidem Kamizelą. Zanim jednak przejdziemy dalej, tradycyjne prośby. Jeżeli odcinek się spodoba, proszę o zalajkowanie, skomentowanie na dole, przesłanie dalej, zasubskrybowanie gdzieś tu, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Możecie wesprzeć kanał w programie Patronite. O, gdzieś tutaj jest odnośnik. Możecie kupić moją książkę na wolski.alt.pl. Wciąż w sprzedaży, ponad 20 tysięcy sprzedanych sztuk. Polecam, warto sprawdzić, dlaczego aż tyle osób kupiło tą książkę. No i po tym bloku ogłoszeń zapraszam do obejrzenia odcinka. Dzień dobry, drodzy widzowie. Zaczynamy naszą kolejną tygodniówkę. Historia Wandy, która Niemca nie chciała, czyli program europejskiej tęczy antyrakietowej, okrzyczany już przez polskich posłów straconą szansą, że dlaczego nie chcemy wzmacniać polskiej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Widzę twoją minę, mam podobną. Natomiast do tutaj wygląda sytuacja tak, że Wanda nie tyle nie chce Niemca, co nie chce Ibrahima Ibn Jakuba, a konkretnie systemu Arrow 3. I teraz oddaję już głos tobie. Tak, wiesz co, no ogólnie trzeba przyznać, że cała, jakby pamiętajmy o tym, że cała ta koncepcja ma już kilka dobrych miesięcy, nie? I ona się toczyła, to był jakiś sposób Niemców na, zwiększenie zdolności jakby i swoich przeciwrakietowych i Europy, natomiast też jako forma może trochę marketingowego czy politycznego takiego zgarnięcia części tortu odnośnie tego systemu przeciwlotniczego, czy kilku systemów przeciwlotniczych, kilku pięter. Natomiast, co u nas nie jest niczym nowym, sprawa stała się jakby głośna w momencie, w którym coś złego się wydarzyło, nie? Nie pierwszy, nie ostatni raz, czyli ta tragedia, o której mówiliśmy i konsekwencje tego, że politycy jednej, drugiej, trzeciej opcji zorientowali się, a co z obroną powietrzną, która przecież od kilkunastu, kilkudziesięciu lat jest w stanie takim, a nie innym, nie? I co ciekawe, najgłośniej krzyczą politycy opcji, która uwaliła przyjęcie patriotów z Niemców, od Niemiec wycofywanych, które potem przyjęli Koreańczycy z południa z pocałowaniem ręki. Hiszpanie, było kilka krajów, które po kolei sobie te partie patriotów przejmowały, doprowadzały je, oczywiście za jakieś tam pieniądze, do pewnego stanu, ale miały de facto bardzo szybko bardzo duży wzrost zdolności przeciwlotniczych, tak? I to się dało zrobić, nie? U nas się nie dało. I jakby konsekwencją właściwie tego, że te patrioty, my na przykład nie sięgnęliśmy te ileś lat do tyłu, było to, że my potem zostaliśmy naprawdę w tym momencie, już pierwsze powiedzmy zmiany wchodzą, ale jeszcze rok czy dwa lata temu, my byliśmy de facto bez obrony przeciwlotniczej. Tak, naprawdę warto, należy powiedzieć. W każdym razie, myślę, że obsługujący Newy przeciwlotnicy i Kuby byliby bardzo rozczarowani twoimi słowami. Że wiesz co? Możesz uważać, że jednokanałowa Newa czy dwukanałowa Newa jest gorsza od patriota po Niemcu. Co niekoniecznie, bo ich zdanie, rozmawiając z kilkoma przeciwlotnikami, ich zdanie było bardzo podobne, więc to chyba nawet już nie tak. Oni zdawali sobie sprawę, jak małe są te zdolności. W każdym razie my zaczęliśmy budować jakby, oczywiście od koncepcji tego, jak to ma wyglądać, potem przeszło to w zakupy nasz system obrony powietrznej, w zasadzie oparty na takich dwóch dużych warstwach. Ta najniższa, czyli bardzo krótkiego zasięgu, ma się całkiem dobrze od pewnego czasu. Tak. Poprad, Gromy, ZU-23-2, Pilica, jest ok. Potem mamy warstwę krótkiego zasięgu, czyli u nas mówimy o Narwi, i średniego zasięgu, czyli o Wiśle. I co najlepsze, na przykład w kwestii Wisły, decyzje co do wyboru patriotów, amerykańskiego rozwiązania, zapadły jeszcze za rządów partii, które politycy obecnie na przykład krytykują ten sam kierunek. Trochę tego nie rozumiem, tak bym to określił, nie? Bo jakby konsensus pod względem jakby wizji, od kogo kupujemy, jakie komponenty, on był bardzo dawno. I naprawdę można tutaj pod względem jakby opcji rządzących, opozycyjnych, dużo mówić pod względem tego, z czym się nie zgadzają, ale w tej kwestii tutaj za dużo pola do niezgadzania się do innych wizji nie ma. To jest paradoks. W każdym razie w tej chwili pierwsze elementy pierwszej baterii Patriot są już w Polsce. Mała Narew, bardzo dobra decyzja obecnej ekipy w MON-ie, przyspieszenie tego programu jest w Polsce. My te dwie warstwy budujemy. I to jest tak, europejska tarcza, ta wizja niemiecka, ma też tworzyć kilka warstw, przy czym tych warstw ma być trochę więcej, czyli ma być ta warstwa krótkiego zasięgu, czyli odpowiednik Narwi, średniego zasięgu, czyli de facto patriot. Pamiętajmy, że Niemcy mają obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, w tej chwili opartą na tych patriotach, które im zostały. Tak? Część sprzedali, część zostawili, zmodernizowali. Oraz to piętro jeszcze wyższe,
U nas się to mówi przeciwrakietowe, ale jak dla mnie to określenie jest trochę dziwne. Rakiety latają różnie. Rakieto może być coś, co będzie zwalczała narew bardzo blisko Ziemi. Antybalistyczne, tak chyba to powiedzmy, tak, nie? Chyba lepsze określenie. Tak. To jest coś, czego na przykład w naszej wizji krajowej w tej chwili systemu obrony powietrznej nie ma, tego jeszcze jednego pięterka, nie? I w Niemcy też tego pięterka nie mają. U nich też się to kończy na patriotach. I doszli do takiego wniosku, że to jest za mało, że należy mieć zdolność zwalczania tych pocisków balistycznych średniego zasięgu, przejściowego zasięgu między pociskami międzykontynentalnymi, a średniego zasięgu, w każdym razie pocisków, które latają szybciej, które są trudniejsze do zwalczania, latają dalej. I dwoma systemami, które są obecnie na rynku pod względem systemów lądowych, jest amerykański THAAD i izraelski Arrow 2, a teraz już 3. THAAD ma trochę mniejsze zdolności, bo on jest uzupełniany jeszcze lepszym systemem. To już zbyt dużo dywagować. Natomiast Arrow jest jakby dla Izraela tym ostatnią warstwą. I Niemcy z jakichś powodów uznali, że wolą system izraelski, być może z powodów przemysłowych, politycznych, trudno tutaj mówić, a nie amerykański. To jest dobry pomysł, bo to jest kolejna warstwa obrony powietrznej, która chroni już nie tylko Niemcy, ale dużą część Europy, znaczną część Europy w pewnym sensie, jeżeli zostanie gdzieś rozwinięta. I w tej propozycji niemieckiej było to, że miałby być system, który będzie po prostu elastycznie rozwijany w miejscach, które są zagrożone. Oczywiście jest duże pole do tutaj jakby pomysłów, gdzie on mógłby być rozwinięty, gdzie nie, kto by o tym miał decydować. Ale pamiętajmy, że są europejskie programy samolotów ostrzegania radarowego, tankowców i kilka innych, które działają dobrze. Nikt, słuchaj, czy ktoś się na przykład o europejskie AWACSy kłóci? No nie. Nie. Są dysponowane tam, gdzie jest zagrożenie. W tej chwili są nad Polską i to działa. Czy ktoś się o europejskie tankowce kłóci? Też nie. Więc ja wierzę, że to jest do zrobienia, tak? Przy odpowiednim jakby przy chęci wszystkich uczestników. Tylko narzędziem jakby teraz działań jakby w krytyki Polski było, że my powinniśmy przystąpić do europejskiej tarczy, ale my znaczną część tej tarczy budujemy, nie całość, bo tu znowu trzeba odbić pójeczkę w drugą stronę. Nasza jakby tarcza nie będzie całością tego, co Niemcy sobie wymyślili. Nie będzie miała tego najwyższego piętra, nie? I sięgnięcie po to najwyższe piętro wspólnie z innymi partnerami, Niemcami, jakimiś tam Hiszpanami, kimś tam, zwał jak zwał, czy w obrębie tego pomysłu niemieckiego, czy w obrębie innego, byłoby korzystne. Pewnie to jest kolejna warstwa obrony przed zagrożeniami, które mogą nas dotknąć. Natomiast trzeba pamiętać, że znaczną część budujemy szybciej, dostawy tego już się zaczęły. Moim zdaniem nasza koncepcja jest nawet lepsza w kwestii tego, jak ma wyglądać tak, Narew i Wisła. To też jednak trzeba IBCS jest, wiesz, systemem, no... Tak. Systemem systemów, czyli system dowodzenia obrony przeciwlotniczej, czyli dla widzów. Tego IBCS-a odmieniamy przez wszystkie przypadki. Ale trzeba. Tak. Bo on po prostu jakby tworzy z tych wszystkich systemów, no tak jak mówisz, system systemów. Niemcy mogą mieć jakiś pomysł, ale to jest jakby kwestia ideowa, tak? Ja też mam różne pomysły, ale kwestia, czy ja je zrealizuję, bo będę miał czas, pieniądze i tak dalej, nie? I w tej kwestii ta niemiecka wizja też taka jest. Natomiast ten element oparty na Arrow 3, czyli na systemach, które jeszcze w kosmosie mogą zwalczyć zagrożenie, jest warty uwagi, nie ma analogii w Polsce w obrębie naszego budowanego systemu i sięgnięcie punktowo jakby po taką zdolność i wpisanie się do niej, spoko. Natomiast szukanie w tej europejskiej, niemieckiej kopule tarczy alternatywy do tego, co budujemy, jest zupełnie bez sensu. I chyba na tym ten temat należy skończyć, na bo tym możemy za bardzo dywagowali. Ale jak już gadamy o niemieckich patriotach, no to całkiem możliwe, że do nas trafią niemieckie patrioty na bazie tragedii z Przewodowa. Rząd RFN-u zaproponował, że prześle jakieś komponenty obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na bazie patriotów do Polski. Trwają u nas teraz rozmowy, czyli co całkiem możliwe, że znajdą się patrioty na ścianie wschodniej. Tak, kolejne, nie? Kolejne, no, przy czym tak. Oczywiście zawsze czekamy na to, jaki byłby czas tego przemieszczenia tych systemów, jakie to byłyby systemy, o jakich możliwościach, bo Niemcy też mają jakby trochę to, nie mają jednego standardu, nie? No to też jest oczywiste. W jakim miejscu zostałyby rozmieszczone? Na kilka innych szczegółów, ale tak, ja na przykład miałem pewne wątpliwości, czy na pewno my się pozytywnie wypowiemy na ten temat. Wypowiedzieliśmy się pozytywnie, bardzo dobrze, cieszę się, że jakby, wiesz, to nie wszystko musi być polityką. Tak? W pewnym momencie mówimy o bezpieczeństwie i bezpieczeństwo na przykład moim zdaniem powinno być daleko od tego typu politycznych jakby zagrań. I czekamy, jak to się skończy, nie?
Znaczy, moim zdaniem to jest decyzja polityczna po części, tak? No w sumie Ponieważ, też masz rację. Wiesz, na zasadzie, że Niemcy wychodzą, dobrze, wydarzyła się tragedia, my wam pomożemy, a nasz rząd zamiast puścić Niemców na drzewo, no to stwierdził, dobrze, przyjmiemy, fajnie, cieszymy się, pomagacie nam, więc to tu też widać, że to jest takie, no bo umówmy się, że militarnie znaczenie tego trochę będzie moim zdaniem przeceniane u nas, tak szczerze. W kontekście tego, co się w Przewodowie wydarzyło. Ogólnie mamy tendencję do przeceniania wielu rzeczy, więc tak, możliwe. Natomiast słuchaj, to też jest jakby powiedzenie sprawdzam. Pod względem niemieckich jakby różnica pomiędzy deklaracjami a działaniami. I tak. Jak najbardziej takie rzeczy też trzeba robić. Nie można zostawiać jakiejś deklaracji w powietrzu i aha, to fajnie. Nie no, okej, okay, pojawiła się taka deklaracja, bardzo dobrze. Ten system się u nas przyda. Ja uważam, że to, co mówiliśmy z Marcinem, słuchaj, to, że dopiero teraz coś takiego miało miejsce, nie oznacza, że taka sytuacja jeszcze się nie powtórzy, że ona może być z udziałem ukraińskiego pocisku przeciwlotniczego albo, nie wiem, rosyjskiego pocisku manewrującego, albo odpukać irańskiego pocisku balistycznego. Ja nie jestem jakoś przekonany w tym, że irańskie pociski balistyczne nie trafią lub trafią, że one są szczytem techniki. Tutaj wiele rzeczy może się zdarzyć, oby nie, więc lepiej mieć tą kolejną warstwę, kolejny punkt bezpieczeństwa na wschodniej ścianie, niż nie mieć, więc to jest bardzo dobra wiadomość. No dobrze, to tak. Możemy przejść do mojego ulubionego tematu, czyli MON znowu dostał raka, a właściwie pozytywnym. Dostał... Tak. Pozytywnym, tak, żeby nie było. Czyli samobieżne moździerze na podwoziu kołowym SMK rak. Nie mówimy o dostawie, bo w tej chwili chyba była dostawa 11, nie? Więc tak. Po prostu ten program sobie idzie do przodu i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, amunicja jest dostarczana i tutaj taka informacja dla naszych widzów, nie porównujcie raka z goździkiem. Tak, to są różne systemy artyleryjskie, goździk, czyli 122 mm, to jest broń artyleryjska, natomiast moździerze jest to broń wsparcia piechoty stromotorowa. Tak, to moździerze nie są zaliczane per se do artylerii jako takiej, tylko po prostu do broni wsparcia piechoty. I to jest ważna sprawa. Druga sprawa jest taka, że przyszłością są moździerze samobieżne, wysoce autonomiczne, zdolne do pozostawania cały czas w ruchu. A dlaczego to jest istotne, to można sobie zobaczyć pierwszą lepszą kompilację filmów z Ukrainy, jak widać polowanie lancetami, czyli tymi rosyjskimi dronami z głowicą bojową na odkryte armatochaubice, znaczy odkryte armaty holowane M777 i pochodne. No system po prostu najlepiej, żeby był chociaż lekko opancerzony i był w ciągłym ruchu. Raki są bardzo cenne, raki zbierają bardzo pozytywne opinie. Nie ma żadnych sygnałów, żeby raki miały być dostarczone na Ukrainę. To mówię od razu, moim zdaniem właśnie raczej pytać, nie zostaną. Nie, moim zdaniem nie. Wiesz co, powiem ci tak, z jednej strony, kurczę, ja mam z tym, ja pamiętam, jak byliśmy u artylerzystów, oni też mieli takie mieszane uczucia, bo wiedzieli, zawsze jeżeli masz nowoczesne wyposażenie, to szkoda ci, jak to wyposażenie, nagle no, nie możesz go używać, tak? I to jest zrozumiałe. Ale znowu, RAK nie jest per se w jednostkach artylerii. RAK to jest kompanijny moduł poziomie batalionów i to jest troszeczkę, to jest owszem, no walczy jak artyleria, to de facto jest artyleria, ale to nie jest artyleria, bo to jest broń wsparcia piechoty. I cały okay, nie, polega to, na mi chodzi, tym... mi chodzi o to, że wiesz, warto by było zebrać pewne doświadczenia, nie? To na pewno byłby plus. Tylko no, nie wiem. Znaczy raki na razie tam, gdzie trafiły, czyli Rumunia i inne miejsca, jakieś tam PKW Rumunia, przepraszam, Polski Kontynent Wojskowy Rumunia, no to raki zebrały bardzo pozytywne opinie, wyjątkowo. I tu trzeba przyznać, że to jest udany rodzaj uzbrojenia, natomiast czy on jest najbardziej potrzebny Ukraińcom? No nie, oni szukają artylerii normalnej, klasycznej, lufowej, dalekiego zasięgu albo dalszego zasięgu, powiedzmy. A raki są też drogie, tak? To jest system o bardzo dużych możliwościach, ale drogi. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że do raka brakuje jeszcze jednego elementu, mianowicie amunicji precyzyjnego rażenia systemu Szczerbiec. No i to będzie coś, co uczyni z raka naprawdę taki niebezpieczny system. Właśnie bardzo, znaczy niebezpieczny. Niebezpieczny dla wroga, a dla nas bardzo pożądany system wsparcia. Tak. No okej, okay, no słuchaj, no czekamy z tymi rakami. A słuchaj, tak. Powiedz mi, jak ma się cena na przykład krawa do raka? Hmm. Bo mówisz, że rak jest drogi. O ile jest jakby tańszy w stosunku do kraba? Ja wiesz co, nie chcę tego sprawdzać. Ja wiem, że to trudne pytanie. Te ceny się tak zmieniają. Ja miałem jakieś szacunkowe bardzo wartości sprzed iluś lat. To zależy od wielkości produkcji. Tak, zawartości kontraktu. To, co my zawsze mówimy. No, sam się Tak, nie, sam nie się da się, wiesz,
Tutaj się nie da, natomiast, bo trzeba pamiętać o tym, że pomysł jest taki, żeby zwłaszcza te bataliony KTO, czy kołowy transporterów opancerzonych, miały własną organiczną broń wsparcia. No i rak jest o tyle fajny, że rak no, potrafi strzelać szybko, celnie na dystansie tam od 8 do 12 kilometrów, w zależności jaką amunicją. I tutaj raki są bardzo celne, bardzo, bardzo, tak? Ja miałem możliwość obserwacji, obserwowania poligonowych strzelań to kilka razy. Bardzo fajny system. No jak pokazały doświadczenia ukraińskie, Ukraińcy też korzystali z moździerzy 120 mm i nie tylko, tylko Ukraińcy mieli dwóch typów zagraniczną amunicję kierowaną laserowo. Oni nie mieli dużych tych partii amunicji, ale mieli z dwóch krajów, co ciekawe, dwóch krajów europejskich kupioną laserowo naprowadzoną amunicję. I okazało się, że no, ten efekt ognia moździerzowego był dewastujący. Tak? Takie ciekawe filmy z pierwszego miesiąca. Właśnie ja coś kojarzę, że patrzyłem na filmy, które nie wyglądały na upadki pocisku 155 mm, tak? A bardzo były bardzo, bardzo precyzyjne trafienia z ogniem staromotorowym. Tak bym to powiedział, nie? Tak. I to było dziwne, bo mówię, kurczę, coś mi tutaj się nie zgadza, nie? Tak, no jak widać było na przykład pojazdy rosyjskich spadochroniarzy gdzieś w okolicy Kijowa, które były przytulone do ścian budynków i nagle tak zaczynają wybuchać, to był właśnie efekt. Dokładnie o tych filmach mówimy. Tak, i tak. Ukraińcy mieli kilka tysięcy sztuk tych pocisków i w zasadzie wszystkie złożyli do czerwca. Więc to naprawdę było, no to był cenny środek walki, tak po prostu. Tak. Tak, no to mówimy dokładnie o tych materiałach, nie? Tam była jakaś miejscowość, gdzie naprawdę te pojazdy były przytulone w kilku miejscach i to nic nie zmieniało, bo zwyczajnie, tak, zwyczajnie na tym tak, materiale no, było tak, że no. Okej, kolejna rzecz, Borsuk. Mamy ze strony Agencji Uzbrojenia, ja muszę sobie to przeczytać, jak to dokładnie brzmi. Agencja Uzbrojenia rekomenduje rozpoczęcie procesu negocjacji z wykonawcą w sprawie pozyskania Borsuków. W ten sposób. Wraz z ukończeniem przez prototyp pierwszego zasadniczego etapu badań kwalifikacyjnych. Przyznam, że no, nie służąc, jest to dla mnie troszkę nowomowa, ale traktuję to jako dobry sygnał pod względem tego, że badania kwalifikacyjne jakby postępują w dobrym kierunku, tak? Chyba tak to można najlepiej skomentować. Ja się cieszę, że Agencja Uzbrojenia i nie tylko MON się ogarnęły wizerunkowo i tak jak zrobiono takie piękne Demo Day AS-21, tak zrobiono fajny też Demo Day dla Borsuka, to było w porządku. Mhm. Tak, bo ten Borsuk tam obok Bradley'a, obok Rosomaka i tak dalej, ja rozumiem, że takie rzeczy trzeba robić. To jest absolutnie, to jest coś, co my, chyba Jarek cały czas też apelujemy o tego typu rzeczy, nie? Tak, więc to jest miłe, że faktycznie w MON-ie ktoś dochodzi do podobnych wniosków, bo ja sobie nigdy absolutnie nie będę przypisywał, że to, nie wiem, nas oglądają ludzie decyzyjni tak, i wpadają na takie pomysły, oglądając te nasze tygodniówki, ale myślę, że ktoś tam też wpadł na pomysł, że dobrze by było coś takiego zrobić w ramach pozytywnego tak, PR-u dla krajowych. Aż tak, Jarek, aż takiego przerostu ego nie mamy, na szczęście. Nie, zdecydowanie nie. To znamy swoje miejsce. Tak. I teraz pojawiły się jeszcze, może warto o tym wspomnieć, bo przy okazji Borsuka, że pojawiły się na jednym z jakby forów branżowych informacje, że jednak ten moduł wieżowy Redbacka nie do końca sobie poradził. Nie? Traktujemy to w charakterze jakby, no powiedzmy, takich doniesień niepotwierdzonych, nie? W ten sposób. Tak, ale, oczywiście, to są, że izraelsko-koreański moduł, znaczy koreański, ale na bazie izraelskich gratów, nie poradził sobie w warunkach jesienno-zimowych w Polsce. No byłoby to oczywiście, nie możemy siać plotek i mówić, widzą, że tak było, ale w świetle tego, zaznaczamy, że to się wydarzyło w Rumunii, na Litwie, kiedyś w Polsce. No chodzą przypadki po niedopracowanych modułach wieżowych, tak? Tak, szczególnie izraelskich. Tak. Kolejne. Mamy trzeci temat, w sumie można powiedzieć, że najmniejszego kalibru, ale niekoniecznie najmniejszego kalibru pod względem jakby kwot czy ilości, bo ku dużej radości jakby naszych również kolegów służących i już niesłużących pojawiło się całkiem duże zamówienie, przy czym jest pewien haczyk, na optykę, optoelektronikę taką dla piechoty zwyczajnie, na broń strzelecką. I to jest tak, 17 listopada to w Polsce zbrojnie był chyba ten komunikat między innymi, że Agencja Uzbrojenia podpisała umowę z firmą Griffin na dostawę jakby optyki strzeleckiej dla wojska, nie tylko strzeleckiej w sumie, bo mówimy o trzech urządzeniach czy tam systemach, czyli tak celowniki holograficzne, HWS-XPS-3. Do tego
lunety powiększające G33. To jest taka dostawka, że wtedy po prostu masz nie tylko holograf, ale też powiększenie. I to jest od EOTech-a, czyli tu sprzęt, który jest w naszych siłach zbrojnych w ilościach takich lub innych. Oraz wektory 4, czyli od Safrana te dalmierze laserowe. Przy czym na początku było tylko powiedziane, że umowa obejmuje, jest na kwotę 48 milionów złotych i obejmuje 6 tysięcy holografów, 2000 lunet oraz jakąś tam liczbę dalmierzy laserowych, przy czym to wszystko było takie, że nie dało się dobrze wyliczyć, jakby ocenić kwoty, bo jak mamy trzy elementy, tu mogą one różnie wpływać, ale jest łyżka gdzie chciu, bo to by oznaczało, jeżeli to by było zamówienie na 50 milionów, to byłoby troszkę mniej. Natomiast najpierw się pojawiło, że to zamówienie ma być trochę większe i okazało się, że mówimy o opcjach, czyli teraz zamówienie jest na 48 milionów, a opcja na kolejne większe ilości tego typu sprzętu jest na 300 milionów. Jeżeli mówilibyśmy o zamówieniu na 350 milionów, to by było naprawdę, naprawdę bardzo duża ilość tego sprzętu i w gruncie rzeczy kibicujemy, żeby tak się stało, bo... Tak. Bo o ile się nie mylę, to cała idea Grota polegała na tym, żeby żołnierze mieli wiesz, mechaniczne przyrządy celownicze, tylko właśnie EOTech i inne, nie? Tak, tak. Przy czym było mi to tłumaczone w ten sposób, że trochę moi zdaniem na przykład nie do końca rozumieli kwestii tego, że kupujemy 6 tysięcy holografów za te 50 milionów, tak? Ale do tego tylko 2000 przystawek, że jakby celem samym w sobie jest to, żeby ten zestaw funkcjonował razem, bo dla żołnierza piechoty, nie jakiegoś, kurczę, antyterrorysty czy innego specjalsa, jednak to, że to jest celownik, którym dysponuje jakimś powiększeniem, jest dosyć istotne. No ale to już są dywagacje, przyznam, że ja się na tym nie znam, słucham, staram się słuchać mądrzejszych. Ja się na tym nie znam, więc ja tylko się dziwię, że tak późno, bo myślę, że razem z zakupem grotów, no to powinny iść zakupy tego typu celowników, tak? Wiesz, i to w ilościach hurtowych. No. Mam wrażenie, że tu się też pojawia temat krajowych programów, bo my realizujemy w ramach Tytana, w ramach trochę innych programów, kilka różnych programów dotyczących optyki, optoelektroniki krajowej. One sobie idą w swoim tempie, nie zawsze takim jak trzeba i nagle się okazuje, że no okej, ale my potrzebujemy już rozwiązań na teraz. Ile tego mamy kupić za granicą? Ile tego mamy zostawić jednak na krajowe podwórko? No i tutaj jednak mam wrażenie, że no zdecydowano, że jednak potrzebujemy całkiem dużej ilości tej optoelektroniki, optyki teraz. No i trzeba sięgnąć po sprawdzone rozwiązania. Dobrze, to są rozwiązania, które są w siłach zbrojnych. Wiesz, te holografy to one jeszcze z czasów Iraku, Afganistanu się pojawiły wtedy w ramach takich kryzysowych zakupów. Potem były dokupywane. Wojska Obrony Terytorialnej też na swoje potrzeby kupowały. To jest coś, co jest w siłach zbrojnych. Musi być tego więcej. Po prostu. Więc ja mam nadzieję, że ta opcja również zostanie zrealizowana. Przynajmniej w jakiejś części. Dobra. No i wtedy to będzie naprawdę bardzo duże zamówienie, bo 350 milionów złotych na tego typu sprzęt, to już jest potężna kwota, nie? Więc... No tak, ale dalej umówmy się, że wiesz, że dobrze, żeby każdy żołnierz piechoty no miał, znaczy walczący na linii miał tego typu celowniki. Tak. Coś tak, dla tak, ciebie, tak. Ucieszysz się. Temat drugi, tak. Czyli 5 gołębników wokół Europy. Tak, coś, tak. Coś, co... Gołębników, czyli lotniskowców, nie? I słuchajcie, to jest duża liczba, jakby nie mówić, to też pokazuje, jak dużym potencjałem kwestii jakby projekcji siły, bo one w tej chwili są wokół Europy, nie są bez powodu wokół Europy, one wzmacniają jakby siłę przekonywania sojuszu, tak? Mimo, że są bazy lądowe, mimo, że jest lotnictwo lądowe, to, że 3, 4 czy 5 lotniskowców jest w stanie jeszcze te kierunki zagrożenia i jakby wywierania presji zwiększyć, jest oczywiście olbrzymim argumentem ze strony NATO, ale to pokazuje, jak dużą zdolnością do projekcji siły dysponuje sojusz, nie tylko Stany Zjednoczone, bo okej, polećmy sobie, to są oczywiście tak, na Adriatyku mamy Busha, czyli lotniskowiec typu Nimitz, z napędem nuklearnym, z całym skrzydłem lotniczym. Na Morzu Północnym, w tej chwili przynajmniej kilka dni temu był na Morzu Północnym, mamy Geralda Forda, czyli lotniskowiec nowego typu, właśnie typu Ford, też z napędem nuklearnym, z własnym skrzydłem. Na Morzu Północnym w tej chwili chyba zawija w ogóle do Norwegii jako pierwszy superlotniskowiec w jakimkolwiek czasie. Mamy brytyjskiego... Mam nadzieję, że nie do Trondheim. Wiesz co, właśnie nie wiem gdzie, ale nie. On już chyba dotarł. Mamy brytyjską Queen Elizabeth, też potężny okręt z całkiem sensownym skrzydłem lotniczym. Mamy De Gaulle'a, czyli francuski lotniskowiec z napędem nuklearnym i mamy włoskiego Cavoura.
na Morzu Śródziemnym. To jest, naprawdę są trzy lotniskowce z napędem nuklearnym. Znaczy, żeby było śmiesznie, to te trzy lotniskowce, w zasadzie każdy z nich ma teoretycznie mocniejszy skład grupy lotniczej niż mają obecnie wartościowych statków powietrznych myśliwców Polskiej Siły Powietrznej, nie? No bo mamy te 48 F-16, trochę mniej. Tak. A tu mówimy, że wiesz, każdy Geralt dwa razy tyle. Wiesz co, tutaj Elizabeth... żeby mi ktoś nam głowy nie urwał. Na przykład Queen Elizabeth nie ma w tej chwili jeszcze pełnej grupy lotniczej, bo no F-35 jeszcze tam docierają. Dwa, że Bush czy Ford, one w tej chwili, jakby to być, ich zdolność magazynowa z czasów zimnej wojny jest większa niż w tej chwili skład grupy lotniczej, bo na przykład ich grupa lotnicza w tej chwili to jest około do 50 Super Hornetów i Growlerów, ale one mogą spokojnie przyjąć ze składu skrzydła rezerwowego, jest coś takiego w Stanach Zjednoczonych, kolejny dywizjon czy dwa. Natomiast to, co mówi dużo o jakby o sile tych grup lotniczych, to właściwie nie są nawet te cztery eskadry takie uderzeniowe, ale to, że to skrzydło jest o wiele bardziej kompleksowe. One mają własne maszyny walki radioelektronicznej, czyli Growler, tak, służące do niszczenia obrony powietrznej, zakłócania. Mają własne AWACS-y, czyli Hawkeye w wersji w tej chwili Delta. Mają śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych, mają samoloty służące do dostaw. To jest naprawdę no, mała taka armia, to nie jest nic nowego, bo o tym się zawsze tak mówi, ale trzeba to uświadomić. To są małe siły powietrzne, bardzo kompleksowo zbudowane. Jeżeli mówimy o tym, że w pobliżu no Europy... No wiesz, jeszcze mamy wokół tego kilka TICO, kilka burków, z dwa okręty podwodne atomowe myśliwskie, tak. No to tak umówmy się, nie, że każda z takich grup no to jest po prostu potęga, tak? Tak, no porównując na przykład do tego, co Rosja prezentuje, to każda jedna w tej chwili z tych dwóch amerykańskich lotniskowcowych grup uderzeniowych nie miałaby jakiegoś większego problemu, nie byłoby to dużym wyzwaniem, żeby w tej chwili no, sobie z flotą północną, czy jakimkolwiek w tej chwili zgrupowaniem rosyjskim, które operuje w Europie, poradzić. I to nie byłoby jakieś wielkie wyzwanie dla nich, nie? Jeżeli mówimy o tym, że jest pięć lotniskowcowych grup uderzeniowych, to też jest oczywiście przekaz między nim polityczny. Tak. Nie mam wątpliwości, tak. że w ten sposób to też zostało jakby wymyślone, tak, że pewien harmonogram się pojawił. Okej. Finlandia jest na tyle zadowolona z armatohaubic samobieżnych K9, że kupuje kolejną partię. Kolejną w ogóle. Bo kolejną, tak. Kolejną. Bo oni kupili tak, 48 i powiedz mi, to były nówki? Te pierwsze 48? Wydaje mi się, że tak. Nie, chyba były z magazynów, tego co pamiętam. Okej, bo może po prostu chcieli szybciej. I tak, wedle tego, co ja znalazłem, to tak, to było 48 i oni mieli opcję aż na 48 kolejnych, nie? I najpierw kupili 10 sztuk, a teraz okazuje się, że kupują 38. Również z magazynów, ma być dosyć szybki czas dostaw. Czyli 96. Tak, więc już jakby opcja się skończyła. Podejrzewam, że teraz żałują nawet, że nie mieli większej opcji. Więc powiem ci, 100 nowoczesnych armatohaubic. Patrz, kolejne głuptasy, zamiast kupować drony iść w lekką piechotę w lasach Finlandii, to kupują, wiesz, a to czołgi, a to armatohaubice samobieżne, a to F-35. Tak, no i nagle F-35 z dolów mogą latać. Mogą. Nie ma problemu, tak. Nie musi być Gripen. No, ale ogólnie skala zamówień, wysypał się jakby taki cały koszyk, bo może polećmy najpierw kwestią jakby lądowych. Mamy tak, mamy potwierdzenie, znaczy to też była formalność w gruncie rzeczy, a mamy zgodę rządu USA na sprzedaż Litwie, HIMARS-ów. Tak. I tu mówimy o 8 wyrzutniach i odpowiedniej tam ilości amunicji, wiesz, M30, M31. Kwota maksymalna to jest, oczywiście tak jak mówimy zawsze przy komunikatach DSA, to jest maksymalna kwota, sufit, nie trzeba go osiągnąć, to jest $500 milionów. Czyli kolejny kraj. No, ładnie. Jak na taki kraj jak Litwa, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i to jest też, ja nie pomyślałbym jeszcze kilka dobrych lat temu, że Litwa będzie kupować HIMARS, czyli system o tak dużych zdolnościach. Kolejny mamy tak, siły powietrzne. Chciałbym to, dobra, to teraz sił powietrznych, bo ci naprawdę cały worek zamówień się wysypał. Nie wiem, czy to jakoś tak w tej chwili wyszło. Norwegowie dla odmiany kupują pociski powietrze-powietrze AMRAAM, tylko że w wersji IM-120D, czyli o wiele większym zasięgu. Mhm. Oczywiście dla F-35. Tutaj kwoty nie podano, mam dziwne wrażenie, że jeszcze nie zostanie przez chwilę podana.
A nie, jest 5 miliardów norweskich koron, ale ja tego w pamięci nie przeliczę, więc jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć dokładnie, to musi sobie przeliczyć. Natomiast cały wór wysypał się zamówień tak, brytyjskich. W tej chwili pojawił się komunikat, że Royal Navy kupuje pociski przeciwokrętowe NSM, czyli te, które są na przykład w morskiej jednostce rakietowej, Amerykanie ich używają i tak dalej. Nie wiem, czy kojarzysz, brytyjskie harpuny trafiły w pewnym stopniu na Ukrainę. To było jakby powodem... Ja bym powiedział, że trafiły nawet do Moskwy. Ale... Trafiły nawet dalej, tak. W sposób z lekkim pośrednictwem, ale tak, zgadzam się. Taki drętwy rancik, ale tak, z takich rzeczy można żartować. I to było między innymi rezultatem, powodem tego, że te harpony już były stare, mocno stare. Tak. Jeszcze kilka dobrych lat temu Brytyjczycy prowadzą z Francuzami taki program europejski, który ma zaowocować w 2030 roku plus minus opracowaniem nowego, supersonicznego, zapewne wypasionego, robiącego wszystko, wiesz, kombajn pocisku do zwalczania celów naziemnych, morskich i tak dalej. Natomiast pojawiła się taka luka, że no, kończą nam się harpony, no ale w sumie nie ma wojen, wszyscy się kochają, więc nasze okręty poczekają. Nie? No, sytuacja się trochę zmieniła. Te jakby ruchy ku temu, żeby jednak mieć zdolność do zwalczania celów okrętowych przez te okienko dziesięcioletnie albo większe, były wykonywane chcieli, nie chcieli. Mam wrażenie, że działania na Ukrainie bardzo dużo decyzji przyspieszyły, nie? To nie ulega wątpliwości. Do tego Brytyjczycy sobie kupują nowe okręty logistyczne i co ciekawe, były dwa konsorcje, jedno typowo brytyjskie, a drugie brytyjsko-hiszpańskie. Wygrało to brytyjsko-hiszpańskie. Ja z moim kolegą z Hiszpanii pogratulowałem, bo wiesz, mam troszkę sympatię do tego kraju, więc no, Brytyjczycy jednak były pewne kontrowersje, bo przecież miejsca pracy i tak dalej, ale ta hiszpańsko-brytyjska oferta okazała się lepsza. I teraz możemy płynnie przyjść do Hiszpanii, bo w Hiszpanii też się worek wysypał, bo Hiszpanie kupują Amramy w wersji C, bo i dla Hornetów, i dla Eurofighterów, kupują NSM-y. Czyli to, co Brytyjczycy dla własnych fregat i kupują ponad 100 pocisków, czyli więcej niż my na przykład mamy, i kupują Brimstony. Tadał. Ciekawostka. Dla własnych Eurofighterów. I cały ten kontrakt na Amramy, NSM-y, Brimstony, bomby precyzyjne, to jest ponad pół miliarda dolarów i to jest naprawdę duży zakup uzbrojenia. 472 miliony euro, przepraszam, nie dolarów. To będzie 100 Amramów, które mają być i dla ich NASAMS-ów, i dla Hornetów, Eurofighterów, i dla Harrierów z Armada Espaniola. Brimstony mają być zintegrowane, Brimstony w tej wersji 3 mają być zintegrowane z Eurofighterami. No w sumie będą drugim w Europie, z tego co kojarzę, użytkownikiem Brimstonu w wersji powietrznej, nie? Bo my to sobie trochę dla innych celów na ten moment niestety. Kupują jeszcze bomby precyzyjne. To przyznam, że też jest to duży zakup i też mam wrażenie, że to jest kolejny z tych impulsów, które przyniosła Ukraina. Mam wrażenie, że wojskowi w tej chwili tak u nas, no tylko na trochę inną skalę, wiesz, korzystają, bo ta koniunktura potrwa tyle, ile potrwa, nie? I to chyba z zakupów mamy tyle, ale mam jeszcze jeden jakby pakiet, który jest warty mówienia, czyli co nowego trafia na Ukrainę. Tak. I tutaj po kolei chyba można, to już szybko przelecimy, czyli tak, 25 pakiet PDA, czyli tej pomocy z Ukrainy, w nim pojawiło się tak, to co mówimy o wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej, to co Hiszpanie na przykład przekazali, mówiliśmy chyba ostatnio, to były wyrzutnie hałków. Być może przekazano również pociski, ale teraz, co jest znowu oczywistym i tego się spodziewaliśmy, te poszczególne kraje wyciągają z magazynów pociski, żeby dołożyć, jakby zrobić zapas pocisków dla tych baterii, które zostały przekazane. No i w składzie tego pakietu, patrz, u Amerykanów również jeszcze są pociski Hawk. Przyznam, że to jest niesamowite, że oni jeszcze je zachomikowali. Okazało się, że są. Tak, więc, są, no. Więc one trafią na Ukrainę. Pociski 155 mm, wiadomo. Pociski 120 mm moździerzowe, Humvee, czyli pojazdy wysokiej jakby mobilności, granatniki. Oraz, co ciekawe, pierwsza partia Avengerów, czyli osadzonych na Humvee, systemów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu, opartych na Stingerach. Taka buda, tam facet sobie z joystickami stoi, on ma do dyspozycji 4 Stingery lub 8, w zależności jak co tam wymyślił,
i można ich, one mogą być wpięte do jakiegoś systemu dowodzenia i tak dalej, więc to jest też, to jest jakby troszkę starszy odpowiednik naszych popradów. Nie, nie ma takiej możliwości, to nie jest zdalnie sterowane, nie ma tak dobrej optyki, bo na popradach jest jednak optoelektronika i tak dalej, to jest zdalnie sterowane, obsługa jest bezpieczniejsza, jest bardziej komfortowe, ale można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik poprada trochę do tyłu. To mamy pomoc amerykańską załatwioną. Teraz tak, Chorwacja zapewne przekaże 14 Mi-8 na Ukrainę i ten deal ma obejmować dostawę używanych Black Hawków zamiast Mi-8 do Chorwacji ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj mi się podoba coś takiego, bo kiedy ja zobaczyłem ten deal, mówiłem chwilę, a przecież Chorwaci kupili już UH-60M, czyli nowe, nowiutkie Black Hawki amerykańskie, te takie, no nie S-70i, tylko UH-60M, czyli taki standard, powiedzmy, amerykańskich sił zbrojnych plus minus. Więc teraz jakby podejrzewam, że oni dołożą sobie do tej puli i patrz, to jest coś, co moim zdaniem my robimy na odwrót, tak? Czyli oni na przykład kupili nowe śmigłowce, okej, one są w innym wariancie, mają trochę inne wyposażenie, ale duża część jest części wspólnych, tak? I dokładają do tego używki, tak? Na pewno szkolenie, eksploatacja, naprawa będzie łatwiejsza, mając śmigłowiec z tej samej rodziny, nie? Więc można tego typu rzeczy sobie zrobić tak, żeby, myślę, żeby to nie utrudniało logistyki, tylko wręcz ułatwiło, bo pozbędą się Mi-8, pozbędą się całego typu, będą mieć Black Hawki. Szanuję. Kolejna, Szwecja. Znowu pociski Hawk, tak się mówi. RBS 70, amunicja 155 mm, amunicja 120 mm. Pomoc medyczna, cały spektrum pomocy. Mówi się, że to jest jeden z większych pakietów pomocowych szwedzkich. Widzisz, no wszędzie wszyscy wyciągają te pociski Hawk. Spekuluje się, ale ja w to szczerze mówiąc nie wierzę, że być może mogłyby szwedzkie i IRIS-T, czyli pociski przeciwlotnicze do zestawów przeciwlotniczych, które oni kupili, trafić jako uzupełnienie tego, co Niemcy przekazują. Ale wiesz co, no nie wiem, coś nie jestem przekonany, bo to są pociski, które ledwo co Szwedzi kupili do systemu przeciwlotniczych, które ledwo co kupili. Nie sądzę, żeby oni ich mieli dużo. Nie sądzę, żeby jakby data ważności tych pocisków się nie zgadzała, bo to jest też klucz w przypadku wielu jakby transferów sprzętu. Na przykład pocisk rakietowy ma 15-20 lat eksploatacji, potem musi przejść przegląd i znowu powiedzmy będzie te 15 lat eksploatacji. Jeżeli my się na przykład zbliżamy do końca okresu pierwszego lub drugiego, to pojawia się już światełko, że okej, no to w porządku, to może my kupimy zupełnie nowe uzbrojenie, a to uzbrojenie zutylizujemy na Ukrainie, nie? Tutaj, kiedy mówimy o zupełnie nowych systemach uzbrojeniach, tutaj już jest troszkę inna sprawa. Kolejny kraj, bo to jest cała plejada, Hiszpania, jak najbardziej, dlaczego nie? Hiszpania znowu wysyła więcej hałków. Mówi się o tym, że to mają być znowu w tej chwili pociski. Haubice 105 mm. Przyznam, że nie wiem, jakie haubice 105 mm oni mają. I amunicję. I to, 70-80 tysięcy mundurów zimowych, wyposażenie jakby zimowe, jakieś noclegowe, tego typu rzeczy. Więc znowu duży pakiet. Szukam kwoty, bo ona w tym momencie nie została ujawniona. To zostało ujawnione w trakcie jakby tego powiedzenia, że oni co najmniej jeden batalion. No tak, sprzęt dla 10 brygad, 80 tysięcy, no to tak masz ponad 10 brygad, no 11-12 brygad ukraińskich. No wiesz, jest to pomoc. Ujawniono przy okazji, bo to było w trakcie takiej konferencji wspólnej ukraińsko-hiszpańskiej, że same siły powietrzne hiszpańskie wykonały do tego momentu 50 lotów z transportem wyposażenia. Przy czym mówi się tylko o lekkich rzeczach, bo tu nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, że Hiszpanie w pewnym momencie uznali chyba, że to jest tańsze i są też transfery kołowe. Czyli z Hiszpanii jedzie sprzęt zwyczajnie, podejrzewam ten taki cięższy, który jednak trudniej przetransportować, zwyczajnie dojeżdża do Polski, do tego hubu, w którym jesteśmy, no i trafia na Ukrainę. Ostatnim jakby z tych takich nowości ukraińsko-dostawczych jest to, że pojawiło się wideo z załadunku brytyjskich Globemasterów, transportowców, gdzie okazało się, że Brytyjczycy wysyłają już nie tylko pociski Brimstone 1, te najstarsze, ale też stosunkowo nowe pociski Brimstone 2, które mają trochę lepsze naprowadzenie, mają większy zasięg i one już też trafiają na Ukrainę. Więc mam wrażenie, że Brimstone'ów 1 już zwyczajnie nie ma. Już się wystrzelały. Więc to jest chyba tyle pod względem dostaw uzbrojenia. Chyba można powiedzieć, że mamy akcent oczywiście przeciwlotniczy, czyli Buki i S-300 po prostu kończą mi się rakiety, co też już mówimy od pewnego czasu, więc
Europa wyciąga to, co ma zachomikowane, i Stany Zjednoczone, i to trafia na Ukrainę. Na pewno była w związku z tym inercja związana z tym, że trzeba było skompletować jakby wyposażenie systemów przeciwlotniczych, bo to, że ma się zapas pocisków starych, to jest jedno, ale trzeba mieć z czego je wystrzeliwać i podejrzewam, że to wymagało bardzo dużo jakby takiej synchronizacji, że na przykład, okej, Hiszpanie mają 8 wyrzutni, no dobra, a kto ma radar, tak? Jakbyśmy, kurde, zbierali na podwórku kasę na gumę do rzucia, nie? No. Ale to w tym momencie już się udało, więc w tej chwili jest ten łatwiejszy etap i po prostu dostarczanie amunicji do tych systemów, które już są na Ukrainie. I słuchaj, kończąc, no, zmierzamy ku końcowi, jest zabawny. Zabawny, niezabawny. Dla tego, kto stracił kasę, nie jest zabawny akcent. Dla tego, kto nie stracił, jest zabawny. Czyli jak wszyscy chyba kojarzycie, co się ostatnio dzieje z Twitterem, nie? Czyli te zamieszanie związane z przejęciem Twittera przez Elona Muska. Z kwestiami jakby tego potwierdzonego konta, czyli tego, Boże, Twitter Blue, gdzie się opłaci 8 dolców i wtedy ma się, dostaje się ten ptaszek, że jest się potwierdzonym jakby kontem danej osoby. To było powodem żartów, czyli ludzie się podszywali pod prezydentów, premierów, gwiazdy rocka i tak dalej, i tak dalej. Ale co już jest jakby poważnym pod względem pieniędzy wydarzeniem, pojawiła się plaga podszywania się pod konta różnych dużych firm, czy też w zasadzie korporacji. I jednym z takich przykładów jest to, że ktoś założył konto firmy Lockheed Martin, znanej skądinąd, tak? I on tam, to konto zyskało, podejrzewam, że nie wiem, jakieś farmy troli, czy coś zostało podbite pod względem liczb obserwujących trochę, i pojawił się komunikat, że firma Lockheed Martin wstrzymuje dostawy uzbrojenia do Arabii Saudyjskiej, Izraela i Stanów Zjednoczonych z powodu łamania praw człowieka w tych krajach. I słuchaj, śmiej się, śmiej. Jak to się skończyło? Akcje Lockheed Martina poleciały istotnie w dół. Ta firma w wyniku tak głupiego żartu, albo nie żartu, bo tu nie jestem pewien, czy to był żart, straciła na wartości kilka dobrych miliardów dolarów. Te akcje spadły o... Mów, co chcesz. Tak samo jak ta firma od insuliny. Słuchaj, oczywiście tak, tak jak ta firma od insuliny. To tu się opłaca zainwestować w farmę troli, nie? 5%, jakieś 4 do 5%, co przy wartości tej firmy było naprawdę dużą kasą. I ja już potem nie sprawdzałem, zapewne to się w pewnym okresie odbije. Ale kwestia, czy to był na pewno żart? Czy ktoś bardzo mądrze... Dawid, skoro robi się to samo na poziomie ogólnorządowym, są fundusze inwestycyjne, które są w stanie zawalać kurs złotówki, tak, albo zmuszać ten nasz biedny MPEP do, wiesz, rzucania waluty na rynek, żeby skupować złotówkę, czemu ktoś nie miałby się tak samo zabawić tylko na poziomie mniejszym, nie? Tak, tak. Więc no to taka refleksja, no, śmieszna, nieśmieszna, no, jakby odnośnie siły mediów i tego, jak to są odpowiedzialne albo nieodpowiedzialne przekazy, nie? Więc... Tak. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, tyle. Tak przebiegliśmy przez ten tydzień. Wyszła godzina, tygodniówka miała być krótsza, sorry. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście tej dość długiej tygodniówki, ale nagromadziło się wiele spraw z zeszłego i z obecnego tygodnia. Dziękuję bardzo, że byliście. Wielkie i gorące podziękowania dla patronów. No i jeżeli odcinek się podobał, to proszę o zalajkowanie, zasubskrybowanie, przesłanie do znajomych, skomentowanie na dole. No i oczywiście na wolski.alt.pl możecie kupić książkę. I do zobaczenia w niedzielę w odcinku ukraińskim. Trzymajcie się, cześć!